Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Squido, a to jest powrót do epickiej serii, jaką był Minecraft w słoiku. Witam w takim moim pierwszym słoiku, w którym wszystko się zaczęło i niestety też się tutaj skończyło. Z tego powodu prawdopodobnie, że spadłem w przepaść, cały ekwipunek diamentowy straciłem. Na tą grę się obraziłem i nie chciałem już więcej tej serii nagrywać, ale myślę, że trzeba ją skończyć kiedyś i teraz przyszedł właśnie taki moment, kiedy tą serię będę kończyć. Biorę sobie tylko żelazny kilof i nic tak naprawdę więcej, ani jednej rzeczy nie wezmę. Dobra, i może jakieś jedzenie. O, dobra, jedzenie to przyda się, także to będzie całe moje jedzenie. Trochę biednie, ale nie wiem, czy coś jeszcze mam poza tym. Zaraz zobaczymy. Całe szczęście zdążyłem zrobić magazyn. Dobra, chleby zabierzemy. I tyle. No i lecimy odzyskać dawny, świetny ekwipunek diamentowy. To będzie naprawdę coś. Zobaczcie, ale tutaj wszystko poniszczone. No niestety, tak? To wszystko poniszczone tutaj. To jest moje jezioro z kałamarnicami. Niestety żadnej tutaj jeszcze nie ma. Będziemy czekać, bo niestety nigdzie tych kałamarnic nie ma. Tam ich nie ma, tu ich nie ma. W tamtej wodzie ich nie ma. Nie wiem, czy w wiosce jest woda, ale jeżeli jest, to tam też można sprawdzić, czy się jakieś kałamarnice pojawią. A moim celem podróży jest to, co znajduje się pod wioską. Tak, dokładnie tutaj. Chyba trochę przesadziłem, bo nie wziąłem żadnych bloków. No dobra, spróbujemy bez bloków. Czy takie coś się uda bez bloków? Chyba nie. Jak sądzicie? Moim zdaniem no nie. Ja teraz muszę uważać na wszystko. Ale to jest ciekawe, że jak grałem w Sky Island, no to nie miałem nigdy takich problemów. A jak gram tutaj, no to ciągle coś mi się przytrafia. Okej. Dobra. Tam są diamenty. My musimy zrobić sobie taką rundkę. Znaczy, musimy zrobić sobie schodki, o, schodki gdzieś w te lokacje. Zaraz zobaczymy, czy to będzie jakoś tam realne do zrobienia, czy nie. Tak, no już niedaleko. Myślę, że się uda z tymi blokami, co tutaj mam. No zobaczcie, jak łatwo. Dobra. No i gotowe. W rzecz biorąc, tak łatwo, ale tak łatwo to nie jest. Musimy tutaj całą lawę ominąć. To będzie naprawdę coś, żeby to wykonać. Bo tu będzie wszędzie lawa, tak, z tego co tak pamiętam. Okej, złoto, super. A, jeszcze ważne jest to, żeby nie rozwalić żadnego tutaj szkła, bo jeżeli rozwalę szkło pod sobą, no to znowu spadnę i wszystko stracę. Okej, mamy diamenty. Także o to mi chodziło. No pięknie, pięknie bardzo. No dziękuję. Dziękuję. O, zobaczcie. I tu jest właśnie ta lawa, o której mówiłem. Tak, tak to wygląda. Ale fajnie to wygląda, dosyć ciekawie. Ja nie sądziłem, że będzie aż taki stopień realizmu tutaj, w tych grotach. Bo wygląda to super. Mam nadzieję, że dźwięk z gry słychać, bo tak nie jestem pewny, czy się nagrywa. Powinien. Wszystko powinno się nagrywać idealnie. Tak jak idealnie te moje diamenty się tutaj zbierają. Zobaczcie ile. No na nową zbroję chyba będzie. Uważać trzeba. Okej, bo tu jeszcze jakieś potwory są, to ja się boję teraz wychodzić.
Tak, mamy gdzieś tu jeszcze diamenty, jakieś tam. Wow. Gdzie te potwory są? Chyba w tej wiosce. Jest złoto, tak? Tu jest redstone z kolei, ale to mnie w ogóle nie interesuje. Squido, no uważaj! O nie! Zalało mnie. Zobaczmy, co jest tu. Tutaj. A nic tu ciekawego nie ma. Tylko woda. Ja się po prostu boję tego miejsca, bo tu coraz więcej potworów. Jak one mi gdzieś wyskoczą. To dobrze na pewno nie będzie, jak mi gdzieś tu wyskoczą. Dobrze, a więc mamy tylko tyle diamentów, no. Jestem trochę rozczarowany, ale co zrobić? Można kopać dalej i szukać. Ale wydaje mi się, że więcej po prostu nie będzie. Dobra, mam złoto. Masakra, ile potworów tu jest. Za głośne są moim zdaniem, nie wiem czy wy to słyszycie. No jestem ciekaw. Co ja mam teraz z nimi zrobić? Dobra. O, tu takie ciekawe coś powstało. I czy ja będę mógł wrócić do domu bezpiecznie? Do tego pierwszego słoika. Dobra, są diaksy. Okej, nice, o to chodziło. Zobaczcie, ile diamentów, no co za bogactwo. Już mi się powoli ten kill-off kończy, ale chcę wszystkie diamenty stąd wykopać. No chyba mi się nie uda. Dobra, skończyły się. Po tej stronie, ale jeszcze nie po tej stronie. Tak, to też koniec diamentów po tej stronie. Więc, no, pora uciekać stąd, tak powiem. Dobra. Może jakieś jedzonko? Na poprawę nastroju. Nie widzę żadnych potworów na drodze, tylko je słychać. Myślę, że mi się uda. Ale ile jest ich na tej wyspie? Masakra. Dobra. No, tu już w sumie nawet bezpiecznie się czuję. Okej. Ja taką teraz mam podwójną ostrożność zachowywać, bo naprawdę spadanie z tymi wszystkimi rzeczami, no nie jest zbyt mądrą opcją. Zobaczcie, ile tutaj diamentów, diamentów, diamentów. Ogromne ilości tych diamentów. Podoba mi się ten w ogóle las, tutaj wszystko mi się podoba. Zróbmy sobie, mam nadzieję, już ostatni diamentowy set.
czyli zestaw, który będziemy ubierać. Myślę, że wszystko tutaj będzie idealne. Tak, i jeszcze została mi, nie, czapkę już zrobiłem, jeszcze spodnie. Oczywiście. Teraz kill off. O właśnie, kill off to muszę mieć patyk, a ten kill off wyrzucam. No, tam poszedł, tam w przepaść. No i tak pewnie będą hejterskie komentarze, chociaż on miał tam bardzo małą użyteczność. Już zaraz by się złamał. Kamienie, kamienie, inne bloki, drozmowów, farmy, drewno. To musimy to zrobić, tak. Tak, to zamienić na deski. Deski zamienić na patyki. Trochę patyków sobie zostawię, resztę desków i patyków wyrzucę. Teraz, tak, surowce. Surowce moje ulubione. Dotąd surowców nie miałem, tylko same kosztowności. Teraz mam też surowce, czyli to. Mam też kamień, czyli tutaj mam nawet chyba dwa, a nie, jeden. Jeden kamienny. I całą sortownię. O! A to ciekawe. Myślałem, że to są ulepszenia, niestety nie. W sortowni trochę rzeczy jednak jest, trzeba przyznać. Wrzucimy sobie też to tutaj. A jedzenie zostawię i możemy dalej craftować to, co. Nie, ja jestem totalnie nieogarnięty. Jak można coś takiego robić? Zobaczcie. Kilo łopata. Okej, to było tak na szybko. Zobaczcie drugi raz, czyli robimy sobie drugi raz. Nie wiem, czy nie mam czasem. Nie chcę dwa razy robić. Szkoda diamentów, skoro mam ich tak mało. Nie tu. W narzędziach nie ma. No to. Dobra, nie. Chciałem zrobić. Chciałem zrobić, chciałem wam pokazać, jak się robi. O. Tą motykę i jednocześnie siekierę. Ale jako, że zrobię sobie teraz miecz, no to nie będzie motyki. Myślę, że taki zestaw mi wystarczy. Jeszcze mam 10 diamentów zapasowe. 10 diamentów w zapasie. Na wszelki wypadek. Jakby coś mi się stało jednak. Musi być jakiś zapas. Dobra, teraz na swój diamentowy kostium ubiorę również diamentową zbroję, która mi tak bardzo dobrze pasuje do tego skina. Tak. I w sumie to teraz możemy się dopiero zajmować tymi wszystkimi rzeczami, które są tak tutaj ważne. A będziemy zajmować się przede wszystkim, żeby pozyskać trochę surowców, żeby trochę coś jeszcze wybudować ciekawego. Żeby moje kochane zwierzaczki porozmnażać. Zobaczcie, jakie dużo mam tej pszenicy, nie wiedziałem nawet. Ups! Trzeba uważać. No. Do zobaczenia znowu. Okej, krowy to były. No i jeszcze świnie pójdę rozmnożyć. I może jeszcze owce, o. A nie, świnie nie jedzą pszenicy, zapomniałem.
Dobra, dobra. Spokojnie, pieski, pieski, pieski. O nie, zły piesek. Zły piesek, on mi zagryzie wszystkie owce, muszę go zabić. Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, on mi chciał zabić wszystkie owce, także nie jest to moja wina. To się musiało stać. Dobra, posadzimy sobie jeszcze jakieś drzewa, które tutaj mam. I na tym będzie chyba koniec tego odcinka. A w kolejnym epickim odcinku zapraszam was na... Zobaczycie co, nie będę zdradzać szczegółów tak szybko. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć!